Marcin, rozmawiamy przed m, kolejnym meczem Puszczy Niepłomice Fortuna pierwszej Lidze, przed spotkaniem z Bytowią Bytów. Długa podróż przed Wami, to będzie jeszcze czas, kiedy będziecie się zastanawiać, co zmienić po tej nieudanej inauguracji. Czy już jesteście świadomi tego, co zostało, m, jakie błędy zostały popełnione w pierwszym meczu i do Bytowa pojedziecie już pełni energii i, i walki o trzy punkty, bo przypomnimy, w pierwszym meczu z Bytowią też Puszcza przegrała. Wczoraj mieliśmy analizę meczu Chodniczanki. Ten temat już został zakończony. Wiemy, jak zagraliśmy, żeby był to nas, nasz fal start. Miejmy nadzieję, że dużo poprawimy w meczu z Bytowią i zrehabilitujemy się tym meczem, bo jak wiadomo, tutaj już się przegraliśmy z Bytowią i jedziemy tam tylko po trzy punkty. W tym spotkaniu tak naprawdę oba zespoły będą miały coś do udowodnienia, bo co prawda bytowia zdobyła punkt, ale też po bezbramkowym remisie. Także zarówno jedna, jak i druga drużyna będzie szukać pierwszych bramek w 2019 roku. No, na pewno będzie szukać bramek, ale miejmy nadzieję, że my strzelimy o jedną bramkę więcej i, i trzy punkty przyjadą do niepołomic. Podświadomie myślicie już o tym, co was, co was czeka w przyszłym tygodniu i nie mam tutaj na myśli meczu y, ligowego za Opole tylko czwartkowe starcie w Pucharze Polski. Na razie najważniejszy mecz w sobotę z Bytowią i po tym meczu będziemy dopiero myśleć o meczu pochorowym z miedzią. Na razie myślę, że wszyscy muszą się skupić i skoncentrować na meczu sobotnim, a co będzie wtorek, w czwartek, to dopiero na to przyjdzie czas.